Witajcie wszyscy, pozdrawiam Was ze Stegny, z plaży nadmorskiej. Dotarłem tu dzisiaj z wykrywaczem metali Golden Mask 4 Pro 18. Jest to wykrywacz analogowy, który pracuje na częstotliwości 18 kHz. Jest to niesamowicie szybki, czuły i głęboki wykrywacz metali, który przetestujemy na plaży nadmorskiej. I 50 groszy. Nówka. Jeżeli chodzi o podstawowe ustawienia wykrywacza Golden Mask 4 Pro 18, są one bardzo proste i intuicyjne. Producent z automatu zasugerował kolorem czerwonym, jakie są minimalne nastawienia tego detektora. Czyli dyskryminację na poziomie 2, jakby siłę, moc tego wykrywacza maksymalnie sugeruje producent do skali 9-10. Później już mogą występować zakłócenia. Jeżeli ktoś z Was jest zwolennikiem chodzenia na automatycznym gunbalansie, wystarczy tylko wskaźnik kliknąć do góry i wykrywacz wchodzi w tryb automatycznego gunbalansu. Jeżeli ktoś chce ustawić manualnie, wtedy pokrętłem można sobie odpowiednio dostroić detektor do warunków glebowych. Jest to bardzo przydatne, ponieważ jeżeli znajdujemy się na glebach wysoko zmineralizowanych, z automatu można zrobić korektę, zmniejszyć jakby pozycję gruntu balansu. Sygnał nie to na żelazo, nie na to kolor. Zobaczymy, co to jest. O, tu już pewny dźwięk. No i 10 groszy. I kolejna monetka. Tony możemy chodzić na zwykłym audio, gdzie sobie pokrętłem dostarajamy moc tonów, lub zejść na multitony, które też z automatu już tutaj działają. Zrobimy sobie test dźwięku. Zobaczycie, jakie wydobywa dźwięki Golden Mask 4 Pro. Do tego posłuży nam moneta 2-złotowa, kawałek drutu, który znalazłem przerdzewiały, no i też folia aluminiowa. Porozkładamy to sobie, no i robimy. Wykrywacz mamy ustawiony na multitony. Tak reaguje na 2 złote. Tak na żelazo, a tak na folię. Zobaczcie, jaki zrobię myk, bo dyskryminacja jest ustawiona na poziomie 1. Podciągnę ją na poziom 3 i zobaczcie, jak reaguje folia. Już wykrywacz pokazuje innym dźwiękiem, popierduje sobie jak coś, co nie jest do kopania. Drugim testem będzie test szybkości. No jest ten analog niesamowicie szybki. Ułożymy sobie koło siebie tę 2-złotówkę. To jest drut metalowy, no i ten kawałek folii. I robimy test. Słuchajcie się. Musimy poprawić, bo folia się przesunęła. O. 2-złotówka, żelazo, folia. Ułożymy jeszcze teraz w środku 2 złote, element metalowy, w środku 2 złote i folia. I zobaczymy, jak reaguje ten analog. Zobaczcie. Jest niesamowicie szybki. I między żelazem a folią słychać też dźwięk tej 2-złotówki, dźwięk na kolor. Stoję na brzegu morza, na tak zwanym mokrym piasku, gdzie występuje największa mineralizacja. Pokażę Wam, jak zachowuje się Golden Mask 4 Pro. Duże dzisiaj fale, morze wzbudzone,
My jesteśmy na linii brzegowej. Zobaczcie, jak się zachowuje wykrywacz Golden Mask 4 Pro 18. Bardzo stabilnie, nie wzbudza się, a dobrą robotę robi ta oto właśnie cena. Do dzisiejszych poszukiwań wykrywaczem Golden Mask 4 Pro 18 wziąłem sobie dwie cewki, cewkę 9,5-calową i cewkę 13-calową. Są to nowe cewki w stajni firmy Golden Mask. Określane są mianem inteligentnych cewek. Ich zadaniem jest stabilniejsza praca w terenach wysoko zmineralizowanych. Na plaży spotkałem Michała, który prowadzi poszukiwania od dłuższego czasu. Michał, jak efekty poszukiwań? No, nie jest źle, także wpadają jakieś drobniaki. Żadna biżuteria na razie się nie trafiła. No i co mogę powiedzieć, to że jest dużo śmieci na tej plaży. Tak powiem, ludzie nie dbają o swoje miejsce, na które przyjeżdżają na wakacje. Prowadzę poszukiwania na garecie 150. Według mnie jest, sprawdza się, czy na plaży, czy na polach, czy w lasach. A pochwal się, jakie sito jeszcze? Masz samoróbkę, czy? Sito zostało zrobione z sit od kombajnu. Sit od kombajnu? Tak. A widzisz, bo pierwszy rzut oka to wyglądało jak, wiesz, jak oryginalnie kupione. Zobacz, trwałe, mocne. To są sita od kombajna, tak? Od elementu, od mocarni jakieś? Od mocarni, gdzie zboża się situją. A i tu element stalowy też jakiś tam. Tak, to mi się akurat rączka złamała, ale... Także, jak widzicie też, detektoryści mają swoje inwencje twórcze. W praktyce to wygląda dosyć ciekawie. Ja wcześniej przetestowałem te sito, bardzo wygodne. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia. Wykrywacz metali Golden Mask 4 Pro posiada karbonową sztycę, wbudowany akumulator o pojemności 3000 mAh, ma wytrzymać ciągłej pracy tak około 20-20 kilku godzin. Opcjonalnie można dokupić pokrowiec na panel sterowania. Chciałem podzielić się z Wami bardzo dobrą informacją. Uzyskałem pozwolenie na przeprowadzenie mistrzostw Polski w poszukiwaniach plażowych przy użyciu wykrywacza metali. Tu znajduje się miejsce, gdzie odbędą się mistrzostwa Polski w poszukiwaniach. Mistrzostwa odbędą się w Stegnie 4 września 2021 roku. Nagrodą główną w mistrzostwach Polski będzie wykrywacz metali. Mistrzostwa Polski w poszukiwaniach plażowych zorganizowane są z myślą o poszukiwaczach i poszukiwaczkach. To w kategoriach kobieta i mężczyźni będą przydzielone puchary dla pierwszych trzech osób.